Siemanko, witam w kolejnym wideoblogu. Słuchajcie, tu widzicie moją łazieneczkę. Wrzucę wam zdjęcie tutaj, jak to wyglądało wcześniej, bo to ktoś miał naprawdę wizję twórczą. Takie motywy jak ten, czy tamte rurki inne, to co możecie obejrzeć w poprzednim. Dlaczego masakra? Taki filmik sobie znajdźcie u mnie na kanale, to tamten motyw będzie w pierwszej części, motyw z tego będzie jak dozbieram więcej, o co chodzi, ale to wam zaraz wytłumaczę. No to poszukajcie w filmiku sobie dlaczego masakra u mnie na kanale i tam między innymi będzie właśnie pokazany motyw z rurkami. A dzisiejsza praca, jaką mam zamiar wykonać, to będzie wymiana rury kanalizacyjnej, bo nie wiem co robili i czemu tak to jest. Jak zbiłem posadzkę, zobaczcie, tutaj nagle się okazały rury od kanalizy. A co lepsze, tutaj w tym miejscu, jak zbiłem posadzkę, się okazało, że jest dziura. Ja teraz ją zakleiłem taśmą, żeby tam syf nie leciał do tej kanalizacji, a ta dziura była przykryta tylko takim czymś. I tak sobie to leżało na tym. Na tym było ten styropian z folią. I wylewka. Nie wiem, czy im się zapchało, się dokuwali do tego, czy co. Nie mam pojęcia, co oni tu robili. W każdym razie muszę to wykuć i wymienić ten kawałek rury. Nie wiem, jak to zrobię, bo chyba muszę wykuć do końca, żeby to zrobić. Bo inaczej nie podniosę i nie wsadzę. No będę zaraz myślał. Najpierw wezmę sobie to wykuję. I tutaj się widzimy. Nie będę wam pokazywał, jak kuję, bo to jest bez sensu. Tu też idzie jakaś rura, czy tu jest łączenie? Kurde, co oni to porobili? A tak patrzę, że tu idzie rura i tu idzie rura. Dlaczego ta rura idzie? No tak jakoś muszą być. No dobra, nie wiem, okej, nie wnikam, tak zostaje. Druga rzecz, którą chcę przerobić, to będę chciał przerobić ten odpływ. Jakby ktoś nie wiedział, to był odpływ od wanny. Nie wiem dlaczego na środku łazienki, no ale tak zrobili sobie odpływ. Także ja będę chciał to zrobić. Wykuję tutaj i doprowadzę mniej więcej tam, gdzie wanna będzie. Muszę tylko pójść zobaczyć, bo już mamy wybraną wannę, jaką chcemy. W którym miejscu jest odpływ, przemyśleć to i do tego miejsca będzie kute. Także to muszę dzisiaj zrobić. Jutro przyjeżdża firma od pompy ciepła, która będzie montować rurki do jednostki zewnętrznej. Tutaj nie widzicie, chociaż wy możecie widzieć. Jak nie oglądaliście, też możecie filmik na kanale zobaczyć, jak budowałem podstawę pod zewnętrzną jednostkę od pompy ciepła. Przyjadą i będą montowali mi rurki. Rurki będą szły prawdopodobnie tu w ścianie. Bo nie chciałem, żeby szły gdzieś tam w elewacji, czy żeby mi psuli klinkier i ten. Więc stwierdziliśmy, że zrobią to w środku w łazience. No i co? No i tyle. No. Pewnie wam polecę tą firmę, bo tylko chcę najpierw zobaczyć, jak pracują. Na pewno sobie nagram, bo wysłałem zapytanie do tej firmy, czy mogę nagrać pracę ich ludzi. Dostałem zgodę na to, więc super, cieszę się bardzo, bo myślę, że warto pokazać, jak się montuje pompę od zera, że tak powiem, ze wszystkim, więc fajnie, że ta firma się zgodziła, mogę nawet wam powiem teraz, firma Budoton z Wrocławia, także że bardzo ładnie z ich strony, że wydali zgodę na to, żeby nagrać pracę swoich fachowców, nie wiem, jak to inaczej nazwać. Powiedzieli mi, że nie mają nic do ukrycia, wręcz się cieszą, że ktoś chce pokazać ich pracę. A mnie głównie zależy na tym, żeby wam po prostu pokazać, jak to wygląda, jak się wszystko montuje od początku do końca. Wiadomo, że będzie to rozbite na różne części i filmiki, bo to się w czasie dość dużym rozłoży, ale na pewno zobaczycie u mnie na kanale wszystko z ich pracy, także fajnie. Dobra, ja się biorę za kucie, widzimy się, jak wykuję tą rurę. Jakoś to wykułem, słuchajcie, dobrze, że kułem to, bo tutaj znalazłem, że jeszcze jedna jest pęknięta. Także ta też jest do wymiany, ten kawałek.
Także to sobie wyciągnę. Nie wiem, czy tu coś będzie lecieć, czy nie. Nie, pusta jest. Ten kawałek sobie wymienię. Nie wiem, jak oni to porobili, że im popękały. Dobrze, dzisiaj awaryjnie kupiłem jedną taką długą. Także tyle dobrze ten krótki kawałek. Nie mam pomysłu za bardzo, jak wymienić tą. Dlatego wykułem dalej, żeby to podnieść. Spróbować wyciągnąć. Mam nadzieję, że mi tu nie wypłynie nic z porannej toalety. Kurde. Powiem wam, że to nie będzie łatwe. Muszę to wyjąć. Tu chyba muszę obkuć więcej, żeby mieć miejsce na rękę. Słuchajcie, obkujemy tu. Ach, co, już nie będę słuchawek zakładał. Tego młota dużego, bo raczej precyzyjna robota jest potrzebna, tamtym powiem zaraz uszkodził coś, ale powiem wam, że niedługo go odsyłam, tego Parkside'a na gwarancję, bo cieknie. No, wam pokażę zresztą. Patrzcie, stoi aż na takim tym i wycieka normalnie z niego, ale wykuł wszystko, cieknie, ale kuje. Uda mi się to? Powiem wam, że zapach nie jest zbytnio przyjemny. Kurde, jak to wyjąć? Musiałbym więcej wykuć tam, żeby to, ale to nie mogę, bo znowu tu odchodzi. To jest problem, chciałem dalej wykuć, ale tu odchodzi od noga, która z tych bierze. Jak ja mam to zrobić? A mi się coś czuje, rozpadnie całkiem. Nie wsadzę w ogóle. A teraz już nie wsadzę. Nie wsadzę. Jak to zrobić? Tu bym też wykuł dalej, jak widzicie, obkute jest, no ale znowu odchodzi tam gdzieś, to chyba jest z kuchni. Jak to zrobić, żeby to zdjąć? Jeszcze zdjąć to pół biedy, bo jak w najgorszym wypadku wezmę, rozwalę tą rurę i wyciągnę ją. Ale a jak później wsadzić drugą? Macie jakiś pomysł? Nie ma wyjścia, upierdzielę się najpierw gówno. Nie wymyj jak. Dobra, ja kombinuję, jak coś wymyślę, się widzimy. Dobra, udało mi się to wyjąć, ale nie wiem, czy mi się uda wsadzić z powrotem. Powiem wam, masakra. Masakra będzie, żeby to wcisnąć z powrotem. To teraz wyczyścić cały tutaj z tego betonku ten jak to nazwać, rów? No chyba tylko tak, bo przyniosę świeży piach, podsypię to piachem ładnie, żeby ona sobie leżała i teraz się zastanawiam, co dać na górę i chyba wezmę jakąś piankę chociaż. Nie będę robił tak, jak oni tutaj folią, bo nie wiem, w jakim celu ta folia tu była. Może i tak się robi, może nie, nie wiem. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. W życiu nie widziałem, wiem, że się piachem zasypuje całą. I wtedy to tak. Ale żeby folię dawać, nie wiem po co. Ja tu chyba dam, mam listą taśmę delatacyjną. Zastanawiam się, czy tą taśmą mnie obłożę od góry, tej, tak jak robiłem przy tym, jak on się nazywa, przy w
fundamencie do jednostki zewnętrznej od pompy. Tam dałem na rurę, żeby nie, czasem nie uszkodzić jej, właśnie gąbkę taśmy delatacyjnej. I chyba też tak tu zrobię. Wiecie, chodzi tylko, żeby nie uszkodzić jej. Tak jak oni. Chociaż oni tutaj widzę, że oni to wycinali. Podejrzewam, że im się coś zapchało i że coś nawrzucali do kibla i przepraszam, do toalety. I mieli problem. No, ja muszę teraz wyczyścić całość. Tą wmontuję z powrotem. Tylko tutaj też już muszę tak wyczyścić, bo no zobaczcie, już nie jest tak ładnie jak było. No i będę kombinował, jak to zrobić, żeby wsadzić następną. A to już nie będzie takie proste. To już nie będzie, dotknę ją na wymiar, a na końcu będę układał tą. Dobra, ja się biorę za przygotowanie jakby tego rowka. Dobra. Uprzątnąłem gruz, tu jeszcze tylko doniosę piasku, ale muszę teraz wymyśleć, w którym miejscu ma być odpływ spod prysznica. To jest schemat, jak wygląda wanna, którą będziemy chcieli mieć, tylko akurat ona jest odwrotnie. Tak, odwrotnie? Nie, dobrze jest, w tą stronę. Teraz tak, 38 cm od ściany. Ja sobie może to o, tak postawię. 38 cm od ściany. To jest ten tutaj wymiar. I teraz tak. Całkowita długość to jest 1,70 m. A tu jest 34, czyli 1360, tak? Dobrze liczę? 1360. 1360 od ściany. 1360 od ściany. 1360 to jest tu i 38. Trzeba wziąć pod uwagę też, że trzeba wziąć też pod uwagę, że tu przyjdą kafelki, nie? I to tak, wiecie, to nie musi być idealnie idealnie równo, no bo można sobie 38, czyli w tym miejscu, mniej więcej w tym miejscu, bo tak odliczyłem po centymetr, będzie syfon z wanny. O ile dobrze policzyłem wszystko. Ale tak. To 34. No tak. Wychodzi na to, że tak. Mniej więcej w tym miejscu. I teraz tak. Skoro tu będzie syfon, będzie miał wypuszczenie w tą stronę pewnie rurkę, to ja muszę dociągnąć gdzieś tutaj. Gdzieś tak o. Tak o, gdzieś muszę tutaj dociągnąć. Teraz pytanie. Czy jak ja wezmę sobie, powiedzmy, to szło tak. Jak ja wykorzystam sobie tą o Jezus, dzisiaj słów mi brakuje. To kolanko. To w którą mi to stronę dojdzie? To kolanko. To słuchajcie, to będzie idealnie. Czyli do tego miejsca muszę dojść. Do tego miejsca. I muszę sobie zaznaczyć je jakoś. I to czym by je zaznaczyć? Czym by je zaznaczyć? Ołówek. Mam ołówek? Mam ołówek, ale ołówkiem to ja chyba nie zaznaczę. Mniej więcej. Mniej więcej tu. Nie, ołówkiem to ja nie zaznaczę. Dobra, położymy sobie kawałek gruzu jakiś. Będę wiedział, że to tutaj. Mniej więcej tu muszę dojść z tym. Tylko teraz tak, też się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy ja nie będę chciał jakieś półki za wanną zrobić? I to musiałbym przemyśleć.
Czy ja bym nie chciał jakieś półki? Bo wiecie, o co chodzi? Jeżeli będę budował jakąś półkę, czyli zrobię sobie tu podmurówkę pewnie z bloczków, bo to najmądrzej by było chyba, no to wtedy bym musiał cofnąć to. No fajnie by było mieć jakąś półeczkę, wiecie, coś sobie postawić. Muszę iść zobaczyć na zdjęcie tej wanny dokładnie. Dobra, zaraz wracam. No zobaczcie, taka wanna. No i fajnie by było mieć tam półeczkę, nie? No i chyba tak zrobię. Od gdzieś 12 cm suporki mam jeszcze, więc bez problemu bym sobie to wymurował. I to chyba nie będzie głupie. A w razie czego, nawet jeżeli nie, to i tak pod kątem można też zrobić, ale lepiej cofnąć niż ma być później tak, nie? Ładna wanna? Też mi się podoba. Dobra. Czyli musimy cofnąć 12 cm. Bo mniej więcej tyle półeczka by miała mieć. I zaraz się biorę, wykuję tutaj. 12 cm gdzieś. Tu wiecie, to jest tak na oko, nie? To jest mniej więcej tak na oko. Czyli gdzieś dotąd będę musiał wykuć. Dobra, biorę, kuję. Chociaż wiecie co, nie. Zanim zacznę kuć, to ja spróbuję wsadzić tą rurę tutaj. Bo tą rurę i tak będę wsadzał dopiero jak będzie ta zamocowana, więc sobie już to wcisnę, żeby mi tu tak, że tak powiem, nie szedł smród wielki. Fajnie, bo mi się udało na garażu, zapomniałem, że kiedyś kupiłem, jak robiłem do szamba, kiedyś w Sylwestra machła pękła rura i też wymieniałem i kupiłem i miałem w garażu, więc tej długiej nie zużyję. Tą długą wykorzystam jak będę robił odwodnienie z pompy. No to co, idę po piasek, biorę się i robimy, nie? Jak mam to wsadzić? Chyba mi nie wyjdzie tak łatwo. To nie będzie proste, powiem. Naprawdę nie będzie proste. Sypię. No mi godzinny blok wyjdzie. Mi się przydał ktoś do pomocy znowu. Mogłem najpierw to wsadzić. Nie pomyślałem. I tak chyba zrobimy. Albo tak o. By się tu zaprzeć. No bo doszło. Wygląda na to, że doszło. Jeszcze raz. Dobra. Na pewno doszło. Okej, lejemy tutaj. Jakbym nie zbijał tej posadzki i nie chciał wymieniać, to bym miał taką rurę. Nawet nie wiedział o tym. Tak pewnie nie wiem o wielu rzeczach. No widzicie, tak to jest jak... A jak mam to zrobić? A tu chyba trzeba wsadzić tylko. No uda się. Myślałem, że będzie gorzej. Tamtą dużo wsadziłem.
Teraz tak, tu trzeba wybrać. Zrobić spadek. Coś to za mało mi weszło. Musiał zaraz nakombinować. Tu za dużo teraz wcisłem. Kurde, teraz nie to wyjdzie. Gdzieś to mi tutaj patrzy. Jakiś gruz dostał. To ważne, żeby teraz nie było pod spodem gruzu, bo jakby się okazało, że jest gruz, to problem polegać będzie na tym, że jak dociśnie beton, to może dziurę zrobić. Teraz przydałoby się tu cofnąć trochę. Muszę złapać. Tu mi wychodzi, nie jest problem. Ja. No tu za mało weszło. O moje oko. Tu za mało, tu trochę cofłem. No tu było do końca. Więc tu można trochę. No wiecie, trochę regulacji na tym jest. Po to jest aż tyle wciskane. Po pierwsze, najlepiej jak dochodzi do końca, bo wtedy najszczelniej trzyma. Ale zawsze można trochę sobie cofnąć. Myślę, że już na tyle, żeby za uszczelkę to weszło. Mi dość dużo cofło. A jak tu cofło, to i tu cofło. A to mi dobrze. O, jeszcze się znalazł jakiś kamień. No i teraz tak. Trzeba by sprawdzić, czy... Tutaj jeszcze trzyma. Jeszcze mi to gdzieś podnosi. Już nie podnosi. Teraz trzeba dużo wody spuścić w tym, żeby sprawdzić, jak to się ma. Słuchajcie, jakoś to mam wsadzone. To tylko wsadziłem po to, że lałem wodę, żeby sprawdzić, czy gdzieś nie cieknie. Wygląda, że nie cieknie, ale muszę jeszcze sprawdzić, czy jest spadek. Jest spadek. No, tutaj nie mam spadku. Czyli tutaj musi pójść w dół. Właśnie, o to mi chodziło. Czyli tutaj musimy zrobić, żeby ta rurka z tej strony poszła w dół. Tylko jak to zrobić? No to jest stanowczo za mały chyba spadek. Chociaż no... Może nie tyle, że za mały. To chodzi o to, żeby w ogóle był spadek. No jest taki minimalny.
Ale jest niedużo minimalny, więc może być taki. Mam nadzieję, że nie będzie nigdzie ciekło. Tu mi się nie podoba jedynie, ale... Ale nie cofnął za dużo. Nie no, na uszczelki powchodziło wszędzie, więc to już jest dobrze. No, uszczelka będzie swoje trzymać, nie? Nie zasypuję na razie tego, bo muszę wykuć tutaj do tej wanny. Jak wykuję do wanny pod tą rurkę, to no to się widzimy. Dobra, słuchajcie, mam to ustawione, podocinane. Zostało mi ostatnie kolanko tutaj wmontować. I mamy zrobiony odpływ do wanny. Także ustawiałem się, jak to zrobić. Skonsultowałem to z moim... Nie wiem, jak to nazwać. Z kimś, kto mi bardzo dużo pomaga, że tak powiem. I na każde moje zapytanie stara mi się odpowiedzieć, także nie mogę nie wspomnieć o nim. Bartek, dzięki wielkie. Z Bartek buduje, bo mi naprawdę, no co bym się nie zapytał, to mi jak wie, to powie. A jednak już jest po budowie domu, więc trochę więcej wie ode mnie. No i pytałem go, co on by zrobił, czym by to obłożył. Mówi, że w sumie nie muszę tego niczym obkładać, mogę to bezpośrednio betonem zalać i nic się nie stanie. Ale mówi, że jak mam taśmę dylatacyjną, to mogę taśmą dylatacyjną. Tylko się zastanawiam, bo zobaczcie, gdyby to było głębiej schowane, to by był sens taśmą. A widzicie, ta rura praktycznie tutaj wystaje. Ja wszędzie, w każdym dociepleniu, które będę tu kładł, będę musiał wyciąć pod tą rurę. Pod tą rurę będę musiał wyciąć. Widzicie? Ona jest po prostu wystająca. A chyba się nie da tego dać niżej już teraz. Żeby to poszło niżej. To już nie pójdzie niżej. Także no nic nie poradzę. Zaleję to samym betonem tak na równo i tyle. No, mam nadzieję, że nic się z tym nie stanie. Docieplenie tylko jak będę dokładał, będę musiał niestety, ale wycinać tak jakby od spodu troszeczkę w dociepleniu, żeby mi się to schowało. No to co, biorę piasek. Obsypuję to jeszcze trochę na samych bokach, chcę obsypać piachem. Potem wyzamiatam. Albo wiecie co, najpierw sobie wyzamiatam, poczekajcie. Dobra, słuchajcie, równam mniej więcej tak. Nie będę się bawił w jakieś tam równanie strasznie równe. Czyli tak przychodzi na to docieplenie, to myślę, że nie ma sensu, nie? Zaleję te rurki. Tym bardziej, że one tu kurcze wystają i tak trzeba będzie ciąć, i tak trzeba będzie ciąć. Znaczy wciąć, podcinać te, więc... Więc myślę, że... Powiem wam, że się kurczę, beton kończy w zielonym obi. No i dobrze, normalnie dzisiaj zajechałem i było tylko 12 worków. Pytam się faceta, czy będzie jeszcze. Mówi, że nie wie. Także kicha. Jak ktoś chce, to niech szybko jedzie kupować, bo nie wiadomo kiedy będą. Bo będą musiały iść po długą tą jakąś poziomicę, żeby to zrównać. Może tym dam radę. Tak, tu jest tak nierówny ten, że jakbym miał to... Nie mogę polecieć po całości, bo jutro ma być ta firma, co mają montować te rurki i... No i nie mieliby jak chodzić, więc... Już stwierdziłem, że... Odwalę trochę fuszerkę, ale...
Dobrze, po nich później jeszcze raz załatam coś. Zobaczymy, ile mi betonu w ogóle pójdzie. Mam 8 worków, 9 w sumie worków mam. Mam nadzieję, że nie zużyję wszystkich. Chciałbym, żeby jeszcze zostało na salon. Tam też mam do podrównania trochę, ale tam chcę po całości polecieć, tak jak leciałem wcześniej. Dobrze się tą rurę udało wsadzić, bo powiem wam, że myślałem, że będzie większy problem. Ale jakoś poszło. Dobra, ja sobie będę zalewał, będę miał zalane, będziemy się widzieć. No i pozalewany. Może nie wyszło jakoś ładnie, ale stwierdziłem, że nie będę lał po całości, no bo jutro ma przyjechać ta firma, to by nie wyschło, a przecież kurde, to i tak będzie pod spodem. Tego nikt nie będzie widział. Sprawdzone, nigdzie nie cieknie, nawet zrobiłem kretem jeszcze raz całe tam, żeby przeczyściło z gorącą wodą. Później jak to trochę podeschnie, przyjdę tylko zagładzę, żeby w miarę to jakoś, wiecie, równo wyglądało, no bo teraz to jest nierówne i kicham, bo miałem ten beton B30, a on jest z większymi kamykami i ciężko się, że tak powiem, zagładza nim. No niestety nie było już B20. Mówi się trudno, robi się tym, co jest, nie? Dobra, ja wam dziękuję, trzymajcie się, zapraszam do innych filmów. Cześć.